czas na wypowiedzi drużyny gospodarzy po meczu Intermarché Basket Cup pomiędzy Kotwicą Wałbrzycha a Rosą Radom. Z nami trener pan Dariusz Szubiał oraz Łukasz Wichniarz. Bardzo proszę, panie trenerze, o podsumowanie zawodów. Nie ma co powiedzieć. Jedyne, co można powiedzieć, to przeprosić ludzi za to, że oglądali coś takiego i to wszystko jako komentarz. Bardzo dziękuję i głos zabierze Łukasz Wichniarz, autor 11 punktów oraz 3 zbiórek. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć po takim meczu, dołączy się do przeprosin. Mimo całej drużyny. Na pewno chcielibyśmy jak najszybciej o tym spotkaniu zapomnieć i wrócić do tego, co byliśmy w dniu wczorajszym, a nie w dniu dzisiejszym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do drużyny gospodarzy? W dzisiejszym meczu Rosa naprawdę nas rozrzucała przy każdym prawie rzucie za trzy, z szóstej pozycji. Czy to jest po prostu brak koncentracji, czy po prostu to było założenie taktyczne, żeby stali w taką obronie? Znaczy ja nie chcę się tłumaczyć, natomiast na pewno Rosa gra szerszym składem i myśmy wczoraj praktycznie siódemką graczy grali. Także to był jeden z elementów i wpływ. Byliśmy dwa razy wolniejsi w dniu dzisiejszym, wysiłek, który wczoraj włożyli. Na pewno się odbił, ale można było zrobić coś więcej. Takiego założenia nie było. Oczywiście skuteczność Rosy była znakomita, ale bez krycia to zawodnicy tacy jak grają w drużynie przeciwnika trafiają łatwo. Bardzo dziękuję. Jakieś jeszcze pytania do drużyny Kotwicy Wałbrzych? Jeśli nie ma, serdecznie dziękuję.